Cześć, z tej strony Dawid z firmy Kora. Zapraszam Cię serdecznie na instrukcję obsługi sterownika SPA Control. Zapraszam. Za pomocą sterownika SPA Control możesz precyzyjnie sterować ogrzewaniem zarówno w saunie, jak i w jacuzzi. Możesz włączać i wyłączać oświetlenie oraz zmieniać kolorystykę światełek w swojej wannie SPA. Ponadto masz dostęp do sterowania hydromasażem. Nasz 5-calowy dotykowy panel sterowania zapewnia niezrównany komfort obsługi, a dzięki zintegrowanemu modułowi Wi-Fi możesz sterować urządzeniem z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą aplikacji e-moduł. Przeglądnijmy sobie teraz funkcję menu. Wchodzimy zatem do menu. I mamy tak, temperaturę zadaną. Możemy tutaj ustawić temperaturę zadaną zarówno w saunie, jak i w wannie SPA. W saunie temperatura jest możliwa do osiągnięcia między 40 a 105 stopni. Natomiast w jacuzzi jest to wartość od 20 do 45 stopni maksymalnie. Następną funkcją jest funkcja ustawienia ekranu. Dzięki niej mamy dostęp do ustawienia czasu, jasności ekranu, czasu wygaszania ekranu, dźwięki alarmu, dźwięki przycisków i możemy ustawić sobie blokadę kodu PIN. Dzięki blokadzie kodem PIN możemy zablokować ekran przed niepożądanym klikaniem. Następnie moduł Ethernet, czyli tutaj wybór sieci, rejestracja moduł Ethernet, czyli tutaj nam pokaże poszczególne parametry sieci i ustawienia zaawansowane. Następnie menu serwis, jest to tryb serwisowy z funkcjami ukrytymi dla przeciętnego użytkownika. Wybór języka, mamy tutaj polski, angielski, czeski, słowacki, niemiecki i litewski. Informacja o programie, gdzie mamy tutaj nazwę SPA Control oraz wersję systemu. Ustawienia fabryczne. Ustawienia te resetują nam sterownik SPA Control do ustawień fabrycznych. Zacznijmy zatem od zarejestrowania naszego sterownika SPA Control. Do tego będzie nam potrzebne połączenie z siecią Wi-Fi. Przejdźmy do modułu Ethernet. Wybór sieci Wi-Fi. Pokażą się nam tutaj dostępne sieci Wi-Fi. Wybierzmy taką, która ma najlepszy zasięg z naszym sterownikiem. Połączmy, wpisując hasło. Następnie, jak już mamy połączony sterownik z siecią Wi-Fi, zarejestrujmy sterownik. Dajemy tutaj opcję rejestracja. Sterownik pyta nas, czy zarejestrować moduł. Dajemy OK. I pojawia się nam na żółto nasz numer sterownika. Teraz przechodzimy do aplikacji e-moduł. Aplikacja e-moduł działa zarówno na systemach Android, jak i na iOS. Pobierzmy zatem aplikację z naszego sklepu. W naszym sklepie bez polskich znaków wpiszmy nazwę e-moduł. Po wyszukaniu aplikacji pobierzmy ją. Następnie zaakceptujmy powiadomienia. Przejdźmy do rejestracji nowego użytkownika, nadając swoją nazwę użytkownika, podając e-mail i hasło. Potwierdź hasło, zaznacz, że nie jesteś robotem i zaakceptuj zgody. Następnie przejdź do logowania. Podaj swój e-mail i hasło. Kliknij zaloguj. Aplikacja włączy się. Będzie można wpisać nazwę swojego sterownika, podać kod rejestracyjny wyświetlany na sterowniku kolorem żółtym, wyrazić zgodę, podać swój e-mail, informacje dodatkowe, kod pocztowy. Wybrać państwo i nastąpi zarejestrowanie modułu. Od tej pory mamy dostęp do wszystkich funkcji sterownika za pomocą sieci Wi-Fi.
Przejdźmy teraz do ustawienia ekranu, czyli wciskamy menu, ustawienia ekranu i mamy do wyboru ustawienia czasu, ustawienia zegara, wpisujemy tutaj godzinę i zatwierdzamy ją ptaszkiem. Następnie przechodzimy do pozycji data, wpisujemy naszą datę i również zatwierdzamy ptaszkiem. Od tej pory na ekranie głównym pojawi się nam tutaj data i godzina. Pojawi się również symbol sieci Wi-Fi, który informuje nas, że sterownik SPA Control jest podłączony z siecią. Tak jak wspomniałem, za pomocą sterownika, za pomocą panelu dotykowego możemy sterować następującymi funkcjami. Jeżeli chodzi o ustawienia wanny SPA, możemy zasterować ogrzewaniem, włączeniem lub wyłączeniem hydromasażu, oświetleniem i zmianą kolorystyki oświetlenia LED. Natomiast w saunie możemy wysterować ogrzewaniem, włączeniem i wyłączeniem radia, oświetleniem i włączeniem i wyłączeniem promienników na podczerwień. Zajmijmy się teraz sterowaniem wanną SPA. Pierwszą funkcją, która nas będzie interesować, jest ogrzewanie. Ważne jest, aby ustawić sobie temperaturę zadaną. Do tego trzeba wejść w opcję menu, temperatura zadana, wanna SPA. I tutaj mamy do wyboru temperaturę minimalną 20 stopni oraz maksymalną 45 stopni. Ustawiamy sobie zadaną temperaturę maksymalną, to niech to będzie nasze 38 stopni. Naciskamy OK. I od tej pory temperatura zadana jest maksymalnie ustawiona na pozycję 38 stopni. Aby włączyć funkcję ogrzewania wanny SPA, należy nacisnąć przycisk ogrzewanie. Teraz sterownik pyta nas, czy jesteśmy pewni, że uruchomienie wanny SPA jest bezpieczne. Jeżeli tak, uruchamiamy i potwierdzamy przyciskiem OK. Moduł SPA Control ma swoje zabezpieczenia. Polegają one na tym, że jeżeli w przeciągu 30 minut po włączeniu ogrzewania temperatura nie wzrośnie o 1 stopień, wyskoczy nam alarm potwierdzający właśnie ten błąd. Zostaniemy także powiadomieni przez aplikację e-moduł. Jeżeli natomiast wszystko odbędzie się prawidłowo, temperatura zacznie rosnąć aż do naszej zadanej temperatury 38 stopni. Aby włączyć hydromasaż, należy nacisnąć przycisk hydromasaż. Hydromasaż ustawiony jest tak, aby działał nieprzerwalnie przez 1 godzinę. Następną funkcją, którą możemy tutaj zasterować, jest funkcja oświetlenia. Załączamy oświetlenie wanny SPA. Teraz możemy przejść do zmiany kolorów, naciskając kolor LED. Każde naciśnięcie powoduje zmianę kolorystyki oświetlania wanny SPA. Przejdźmy do ustawień sterowania sauną. Moduł sterowania sauną SPA Control jest wyposażony również w ekran dotykowy o przekątnej 5 cali, modułu głównego, czujnika temperatury wewnętrznej w saunie, czujnik temperatury zewnętrznej oraz krańcówkę drzwi. Przejdźmy zatem do omówienia, jak sterować sauną za pomocą sterownika SPA Control. Za pomocą sterownika SPA Control możemy wysterować kilkoma funkcjami w saunie. Jest to ogrzewanie, możemy włączyć lub wyłączyć radio, które jest podłączone do naszego zestawu. Możemy włączyć lub wyłączyć oświetlenie, jak i włączyć i wyłączyć promienniki na podczerwień. Aby włączyć ogrzewanie, należy ustawić sobie temperaturę zadaną. Mamy tutaj możliwość ustawienia temperatury zarówno na ekranie, jak i za pomocą aplikacji e-moduł. Jeżeli już ustawimy sobie temperaturę zadaną, jaką chcemy, żeby panowała w saunie, należy nacisnąć przycisk ogrzewania. Teraz sterownik zapyta nas, czy uruchomienie ogrzewania w saunie jest bezpieczne.
Jeżeli tak, potwierdzamy. Następuje teraz załączenie grzałek w piecu, które jest ustawione standardowo na 3 godziny. Po 3 godzinach automatycznie piec wyłączy się. Piec wyłączy się również w dwóch innych przypadkach. Pierwszym przypadkiem będą otwarte drzwi przez 15 sekund. Drugim przypadkiem będzie sytuacja, kiedy temperatura w saunie nie wzrośnie przez 20 minut o 3 stopnie. Pojawi się wtedy komunikat na wyświetlaczu, jak i w aplikacji e-moduł, informujący nas o tym, że temperatura nie rośnie. Może to być spowodowane uszkodzeniem grzałki lub też otwartymi drzwiami.